Hej, witajcie ludzie, cześć! Ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś, jak miło, że mnie pani kurde tutaj nie staranowała. Witam was w kolejnym levelowaniu Hordy. Dziś znajdujemy się na naszej Blodelwce, która ma level 97 i mam parę pasków do levela 98. Dziś, prawdopodobnie może nie w ten odcinek, ale może i następny, dwa odcinki pewnie zrobię, wbijam level setny na mojej właśnie Blodelwce na Hordzie, więc będę miał już gotową postać na setce. Wiecie o co mniej więcej tutaj chodzi. Sposób, który będę wykorzystywał, jest to sposób z mojego poprzedniego odcinka, który znajduje się teraz w prawym górnym rogu. A co do tego odcinka, to on dzisiaj będzie taki leciutko specjalny. Dlaczego? Ponieważ testuję coś. Będę dzisiaj coś testował, więc jeżeli jesteście tutaj i wam się spodoba ten film i w ogóle ten sposób robienia tego filmu, no to oczywiście oceniajcie. No i zaraz wam oczywiście opowiem, jak to mniej więcej wygląda, co ja będę robił, ale najpierw udajmy się do pierwszego bonus objectiva. No i będziemy go powoli wykonywać. To jest na jakiejś kurde tutaj grzybolandii takiej. Wygląda jak zangar masz, nie? Dookoła w ogóle całego Draenoru, wszędzie pełno tej grzybni. Dobra, wylądujmy sobie i tutaj... A, czekajcie, zanim jeszcze zaczniemy zabijać to tutaj. Znaczy, to już i tego akurat się pozbędziemy, typa. Zaraz opowiem co do tworzenia tego filmu, jak to mniej więcej wygląda. Ale najpierw, zanim jeszcze zaczniemy tutaj cokolwiek, to zadałem sobie troszeczkę trudu i musiałem wykorzystywać trochę znajomych. Spokojnie. Do tego stopnia, że przetransferowałem sobie z Alliance do Hordy dwie rzeczy, które nazywają się True Iron Trigger, które zwiększą item level mojej strzelby tutaj, zobaczcie. Ona jest 630 item level, to jest i tak dużo jak na ten poziom, bo jest to poziom heroic z na levelu 91 możemy mieć broń z levela setnego z heroika. Dlatego ulepszymy sobie tą broń paroma tymi True Iron Triggerami i na dodatek jeszcze Elixir of the Rapid Mind, coś takiego sobie załatwiłem, który pomoże nam wbić dzisiaj ten level setny. No więc ulepszymy sobie tą naszą strzelbę, upgrading weapon, ona się chyba zmienia. Wow, patrzcie jak się zmieniła! Nice! Świetnie to wygląda, no dobra. Mamy teraz item level 645, no dobra, lecimy dalej. 645, kolejne 15 item levela dodajemy. Boom! Nice! Teraz mamy ile? 660. Świetnie wygląda ta strzelba, teraz z niej leci jakieś złoto czy co. Dobra, i jeszcze jeden upgrade. I w ten sposób będziemy mieli broń 675. Teraz już się wygląd nie zmieniam, ale zobaczcie, że mamy broń 675 na postaci, która nawet jeszcze levela setnego nie ma. Więc już mam przygotowaną mniej więcej broń. No i trochę damage się zmienia. Trochę bardzo się damage zmienia. No właśnie, no to dokończmy teraz to, co robiliśmy. No nie, no kurde, Skype'a nie wyłączyłem. No co za... Przepraszam was tutaj. Ale mówię, no to jest właśnie ta specyficzna natura tych... Zakończ. Wypadł mi stąd. To jest specyficzna natura tych filmów, bowiem w ten dzisiejszy film, który teraz oglądacie, może już większość osób wyszła, nie wiem dlaczego, pewnie kto został, kto, mam nadzieję, że wszyscy zostali. Zamierzam w ten film nie włożyć żadnego montażu. Nic, kompletnie, zero, nul, zero montażu. Dlaczego? Ponieważ ostatnio na YouTubach, o to teraz taki temat YouTubeowy będzie, no my zawsze sobie gdzieś tutaj rozmawiamy na tej serii mojej levelowania Warcrafta, bo mamy jakieś, o właśnie, miałem włączyć sobie tutaj nasz taki stoper, żeby wiedzieć ile już nagrywam, więc sobie włączymy mniej więcej tyle, o teraz już będzie dobrze. No, no i teraz ostatnio na YouTubie pojawił się taki trend, więc to jest temat YouTubeowy. Ci, którzy są zainteresowani w ogóle YouTubem, lubią oglądać jakichś wielu twórców, no to zauważyć można taki, ja to nazywam, może nie, że niezdrowym, chciałem nazwać niezdrowym, ale ostatnio pojawił się taki trend tworzenia filmów, które nie wymagają żadnego montażu. Robienie takiego filmu zajmuje zaledwie, nie wiem, w zależności od tego, ile oczywiście będzie się ten film nagrywał. Czyli ja sobie jestem, włączam nagrywanie, wyłączam nagrywanie i od razu wrzucam to na YouTube'a. I jest naprawdę pełno ludzi, którzy tak robią. I to nie jest źle, że oni tak robią. To nie jest źle, to jest zdecydowanie ułatwienie w pracy, tak? I zaraz powiem o konsekwencjach tego całego właśnie tego typu nagrywania. No ale ja postanowiłem sobie, że też, jako że mam wiele projektów, które wymagają ode mnie jakiegoś większego montażu, gdzie ja przy filmie siedzę po paręnaście godzin, po 6-7 godzin siedzę nad filmem,
niektórymi, na przykład historią Warcrafta, którą tak bardzo polubiliście, no to sobie pomyślałem, że na przykład te filmy będę wkładał mniej montażu, praktycznie w ogóle żadnego, nie będę tych filmów renderował, tylko po prostu będę je wrzucał tak jak są. Czyli jak dzisiaj zakończę odcinek, wyobraźcie sobie, jak ten odcinek zakończę, kliknę sobie tam guzik, który zakończa nagranie, no to wtedy ja od razu automatycznie wrzucę go na YouTube'a, dorzucę jakąś miniaturkę i tyle. I nawet nie będę się pierdzielił z montowaniem tego, dokładaniem intra. Tak po prostu w ramach sprawdzenia, dlatego dziś nie zasługuję na łapkę w górę, bo jestem leniuchem. No ale dobra, no porozmawiajmy sobie. No jest wielu twórców, którzy tak robią. Tak jak już mówiłem, to nie jest źle, że oni tak robią, bo to jest swego rodzaju ułatwienie w pracy, tak? No po co siedzieć nad jednym filmem paręnaście godzin, jak w tym czasie można zrobić parę filmów, tak? I ja trafiłem właśnie na taki dylemat, albo może trafiłem bardziej w... Tak sobie pomyślałem, kurczę, siedzę sobie, wyobraźcie sobie, że ja siedzę sobie nad filmem, tak? Historia Warcrafta, bardzo fajny film, wam się podoba. No, pokazaliście, że wam się podoba, zdecydowanie, dlatego uznaję, że wam się podoba. No i siedziałem nad nim 6 godzin, powiedzmy, tak? I teraz w tym czasie mógłbym nagrać około 6 do 12 filmów, bo tak powiedzmy po pół godziny, które byłyby gorszej jakości, teoretycznie, bo nie będzie w nich montażu ani nic, ale będzie tych filmów więcej. I gdy wrzucę na przykład taką historię Warcrafta, to taka prosta matematyka, możecie to przeliczyć YouTube'owo. W czasie tych 6 godzin, w których wykonałem tą historię Warcrafta, zrobiłem no około tam ile jest wyświetleń na filmie z Warcrafta. No jest tam z 15 tysięcy jak nic wyświetleń, więc mam 15 tysięcy. A wyobraźcie sobie, że mógłbym w tym czasie zrobić parę filmów, które miałyby mniej wyświetleń, tak powiedzmy po 4, góra 5 tysięcy wyświetleń, a nuż wiem, może się trafi trochę więcej tych wyświetleń. I mógłbym wrzucić takich filmów parę, co tak naprawdę sprawia, że więcej wyświetleń zrobiłem w ciągu tego czasu, niż jakbym zrobił jeden quality film. No i teraz właśnie to jest właśnie konkluzja, do której chciałem przejść, że ostatnimi czasy właśnie nie opłaca się robić jakby kontentu, czy też filmów, które wymagają więcej montażu, bo fakt, są one fajne, są one ładne, ludzie wchodzą, widzą super jakość. Zamiast tego lepiej zrobić parę filmów gorszej jakości i nawrzucać po prostu na kanał. Ja osobiście mógłbym wrzucać na przykład na kanał tych filmów dziennie po, nie wiem, jakbym chciał, to i nawet z 5-6 filmów mógłbym wrzucać dziennie. No ale kurczę, po co? No nie wiem, ja jestem takim człowiekiem, który strasznie ceni sobie właśnie jakość na filmach. I nie do końca podoba mi się jakby kierunek, w którym idzie YouTube. Takie po prostu mam przemyślenia, więc... W ramach jakby, powiedzmy, jakby to też nazwać, z drugiej strony łączenia się z innymi twórcami albo coś w tym stylu, no to ja też ten materiał postanowiłem zrobić w ten sposób i kolejny materiał też tak zrobię. No ale mówię, tak też zapytać was mógłbym, co byście woleli, gdybym zrobił na przykład historię Warcrafta z takim montażem, jak jest teraz. Jeżeli ktoś nie oglądał, wbicie na historię Warcrafta, zwłaszcza odcinek z Valerą jest bardzo fajny ponoć, ludziom się podoba. No i mógłbym zrobić ten film w pół godziny, dosłownie. Napisałbym skrypt, przeczytałbym sobie go i zmontował to tak, że po prostu normalnie pomontował kwestie, które tam sobie wypowiedziałem. O nie. Tego jednego trzeba będzie gościa zostawić. Proszę bardzo, i czekajcie, teraz musimy zdismizować peta. Musimy jednego orka zostawić przy życiu, żebyśmy tu mieli 19. Dlaczego? Będzie to potrzebne do naszego sposobu. Proszę bardzo, my sobie zbieramy lucik. Teraz jeszcze jakiegoś taskmastera trzeba zabić. A, on będzie gdzieś tutaj. No. I, tak jak już mówiłem, mógłbym to zrobić tak, że wstawiłbym sobie obrazek, przeczytał kwestię, wstawił kwestię, pół godziny, gotowy odcinek. Ale czy wtedy to by miało taki smaczek, taki klimat? No właśnie nie. No ale zdecydowanie bardziej opłacało mi się w ten sposób robić, no. I to też nie jest tak, że ja tutaj pokazuję palcami kto co jak zrobił, wiecie, i będę patrzał się na ręce komu, kto jak robi materiały. Nie, zrobiłem to nie tak jak trzeba. O, serio? Jakim cudem? Przecież ja nie zabiłem tamtego jednego orka, miałem 19. O, no nie.
Dobra, zrypałem, ale ja nie wiem, jakim cudem to się stało, będę musiał sprawdzić na materiale. Przecież nie, ja miałem 19 orków zabitych. A, bo ten koleś się liczył też jako ork. O, ja cię pierdzielę, dobra, okej. O tym nawet nie pomyślałem. On też się liczy jako ork. No dobra, no to zrypaliśmy. Chodzi o to, żeby w każdych tych obiektywach pozostawiać właśnie jedną rzecz do zrobienia. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby tak w ten sposób to zrobić, bo później zobaczycie, myślę, że na kolejnym odcinku zobaczycie, co będziemy dalej robić. A, użyję mojego nowego trinketa, zobaczcie, Void Tendrils. Przyzywam hentai macki, które będą mi pomagać w walce. Jest to nowy trinket herlumowy, który zdobyłem. Jest on naprawdę, naprawdę zajebisty. To jest trinket, którego, przepraszam. On się nazywa Touch of the Void. I on działa do levela 100, od levela 1. Możecie go sobie tutaj zobaczyć, gdzie ja go mam tutaj w Herlum tab. I tutaj jest Touch of the Void, chyba widzicie, widzicie. No, więc jego zdobywa się z misji w Garizonie. Jak macie misję w Garizonie, od czasu do czasu pojawi wam się taki woreczek, nazywa się Void Touched Sachel, czyli sakiewka jakaś taka dotknięta pustką. I w tej sakiewce właśnie będzie ten trinket. Jest 100% szans na to, że ten właśnie trinket tam będzie. Można również ten woreczek sprzedać, ale nie można go sprzedać na Auction House'ie. Więc trzeba ogólnie znaleźć jakiegoś kupca na trade czacie. Tak wiecie, tak troszeczkę klasycznie. Kiedyś się właśnie w ten sposób też dużo przedmiotów sprzedawało. Znaczy w sumie też teraz się sprzedaje. Dużo takich tych, wiecie. Zamiast wrzucać na Auction House'a, halo? Coś zlagowało. Ostatnio naprawdę są straszne, duże problemy z serwerami Blizzarda. Nie wiem, co im tam się dzieje. Ponoć przecięli jakiś światłowód gdzieś tam. Jakiś taki bardzo ważny. Co sprawiło, że po prostu serwery zaczęły padać. Przez ostatnie parę dni rzeczywiście miałem masakryczne problemy z zalogowaniem się do gry. Czasem mnie wyrzucało, naprawdę frustrujące momenty. Aż się chciało rzucić jakąś klawiaturą czy czym innym w cokolwiek albo w kogoś, ale na szczęście jestem sam w domu. Jestem sam w domu jeszcze do jakiegoś czasu. Dlatego siedzę, kurczę, w domku i zajmuję... Halo? No właśnie! Serio? No to zaczyna się. Czekajcie, jakie mam hasło? No to super, powiem wam. Tak. Czemu mnie wywala? Ale to jest... Okej, zaczyna się właśnie... Kurde, wywołałem wilka z lasu, mogłem siedzieć cicho, mogłem się nie odzywać. Blizzard ma dobre serwery, lubię te serwery. Są bardzo dobre. Teraz zalogujcie mnie. Gladius Hide. Zobaczcie, że ja w tym momencie gdzieś dostałem tego. Ja wlazłem sobie do tej kopalni. Natomiast, znaczy kopalni, do tej dziury po prostu wlazłem, a mnie cofnęło. To gdzieś tam musiałem dostać disconnecta. No właśnie, bo się dziwiłem, że tutaj takie wyczyszczone wszystko jest. A, właśnie się dziwiłem, dobra. Będziemy musieli zostawić trochę tutaj tych orków Chattered Hand. Dobra, jedziemy tutaj, Void Tendrils. Używamy naszych tych, musimy zabić tę elitkę. Ja pierdzielę, ona pluje kwasem. No i do widzenia. No tak, więc jestem samotnym mężczyzną, który siedzi sam teraz w domu. No i powiem wam, że zazwyczaj było tak, że ja bardzo mało mieszkałem sam. Jakby przez jakiś czas było tak, że ja mieszkałem sam rzeczywiście w tym domu. Bo ten dom jest aktualnie, można powiedzieć, że mój. Z tym, że tutaj mieszkałem, to jest mój dom rodzinny, w którym mieszkałem od bardzo, bardzo dawna. I to było tak, że moi rodzice aktualnie jakby przeprowadzili się do... Co się dzieje? Wow, jakaś bomba się przyczepiła do mnie. Moi rodzice przeprowadzili się do drugiego domu, który mamy na wsi. A ja tutaj sobie zostałem, bo tu jest dobry internet i te sprawy, no wiecie jak to bywa. No co ja będę, kurde, od internetu uciekał dobrego. Wtedy nie mógłbym streamów robić, nie mógłbym niczego robić. A wrzucanie na YouTube'a to też byłoby, znając życie, ból. Straszny ból. No więc zostałem sobie tutaj. No i później teraz ogólnie mieszkam z Martą. Natomiast Marta teraz na okres wakacyjny i trochę po wakacjach została. Moja dziewczyna, oczywiście Marta, została u rodziców w Olsztynie, dlatego ja siedzę sobie tutaj sam i powiem wam, że zacząłem uczyć się obowiązków i zacząłem uczyć się takich rzeczy, takich błahostek. Pewnie większość osób uzna to, że Boże, Nexus, jak ty tego mogłeś nie umieć?
Ale na przykład jakieś takie podstawowe gotowanie, nigdy, znaczy podstawowe gotowanie umiałem, ale takie zacząłem bawić się w takie bardziej zaawansowane, wiecie. Ktoś tutaj jest? Co to jest? Skąd ja mam tą tarczę? Power Watch Shield. Ktoś tutaj jest? Ktoś mi pomaga? Jakby priest mi rzucił tą. A, dobra, jest, bo jest tutaj jakiś priest. Aha, okej. Dobra, w każdym razie takie zacząłem bawić się w bardziej zaawansowane gotowanie. Jakieś takie dania zacząłem sobie robić. Nigdy wcześniej jakoś nie miałem potrzeby robienia sobie czegoś takiego. Jestem bardzo taki prosty chłopak, który zrobi sobie kanapkę i spokój jest, nie? Natomiast tak sobie postanowiłem, że kurde, jak już jestem sam, no to mogę sobie potrenować, tak? Nikogo nie otruję w domu, tak? Jeżeli będę gotować, tak? No to nie będzie tak, że ja będę gotował, a później ktoś sobie będzie gotował. Tylko to jak ja gotuję, no to każdy już będzie jadł to, co ja gotuję, tak? No to nikogo nie otruję. A sobie poeksperymentuję, pobawię się, nikt mi nad głową nie będzie wisiał, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, jak mam robić. To se kurde się pobawię, więc parę takich mikstur porobiłem sobie. Jakichś takich dań testowych. No i jakieś, wiecie, tam spaghetti, jakieś tam inne, kurde, kotlety i takie różne, wiecie, o co chodzi mniej więcej. Więc jestem odpowiedzialny. Więc takie rzeczy jak pranie, zmywarki, to wszystko, to jest trudne, to wiecie, to się tak wydaje, że to taka błahostka. Znaczy, nie wyobrażam sobie teraz życia bez zmywarki, jeśli mam być szczery. Takie podstawowe rzeczy, jak zmywanie, no po prostu wkładam sobie do zmywareczki, klikam guziczek, samo się myje. Przyjemność sama w sobie. Choć wcześniej zawsze jakoś taki leniuchowaty byłem. No nic, trzeba uczyć się obowiązków, pamiętajcie. Jeżeli możecie, jeżeli waszym jedynym obowiązkiem jest wyjście z psem, albo na przykład wyniesienie śmieci, jak was mama poprosi, no to róbcie. Bo jak będziecie na swoim, to będziecie wiedzieli, jaki to jest ból robić wszystko. Aż to zależy od podejścia, nie? Często tak jest, że jak jest się na swoim, to się bardziej to szanuje i traktuje poważnie, niż jak się jest na czymś. Taki typowy syndrom, wiecie. Jak nie moje, no to jak się spierdzieli, to mnie to nie obchodzi, tak? Ale jak moje i coś się ma spierdzielić, no to ojejciu, to tragedia jest. Tragedia. Dobra, nie zabijamy już więcej orków. Teraz musimy jakiś tutaj... A czekajcie, bo ja mam mounta. Po co ja się tutaj będę bawił się? Tu musimy na tą wieżę wlecieć. Proszę bardzo. No kurde. Czy ten koleś będzie liczył się jako ork? Miejmy nadzieję, że nie. Musimy go zarżnąć tutaj. Na nim się skupimy. Bo mamy parę orków tutaj do tego. A, mamy parę ładunków do zdetonowania. No dobra, no to wyrąbane. No to spoko. To możemy ich zabić sobie nawet. Do widzenia. Świetne są te macki, one naprawdę bardzo dużo atakują. Właśnie, ten trinket, on daje versatility i daje to, że można raz na 2 minuty przyzwać właśnie te takie macki, które będą atakować, tak? Dobra, to jest to i teraz musimy zrobić w ten sposób, że zabijam sobie orków. Zbieram jeden ładunek, proszę bardzo. Jeden ładunek i resztę zostawiam. O mój Boże, mam nadzieję, że mój sąsiad nie postanowi dzisiaj robić remontu. O, i w ten sposób zostawiamy ten event na tutaj 5 na 6 granatów rozwalonych. I będziemy lecieć dalej. Nie wierzę, że teraz mój sąsiad se postanowił, kurde, napierdzielać młotkiem. Panie, zlituj się! Dziś od rana właśnie obudził mnie sąsiad. Nie wiem, co on tam u góry robi, ale od rana cały czas młotkiem nawala. I wiecie, i tak sobie wziąłem, nastawiłem sobie budzik, więc budzik zadzwonił i często mam tak, że jak budzik zadzwoni, no to później sobie go jeszcze przestawię, tak raz, nie wiem, taką 10-minutową drzemkę sobie zrobię. Zadzwonił budzik raz, ustawiłem właśnie tą drzemkę, o której wam mówiłem i po jakichś 2-3 minutach właśnie tak zaczął... Jakby to tak sążnie napierdzielać tym młotkiem, że aż się obudziłem i stwierdziłem, dobra, pierdzielę, już nie będę. Idziemy po prostu, kurde, robić. Więc wziąłem sobie, zrobiłem trywialną, świetne śniadanko, no i usiadłem do nagrywania. Miałem zrobić sobie herbatę, bo lubię nagrywać przy herbacie, jakoś tak przyjemnie jest, ale tego nie zrobiłem. Dlaczego? No bo nie mam cukru. A jak wziąłem, otworzyłem słoik z miodem, to okazało się, że słoik z miodem był
Znaczy słoik z miodem już się chyba nie nadawał do żadnego użytku, bo... No bo po prostu nie nadało się do użytku, tyle musicie wiedzieć. Kolejny tutaj objective. Musimy po prostu pewnie pouwalniać tu niektórych i poatakować. Jezu, ta strzelba jest naprawdę niesamowita. Fajnie, że już ulepszyliśmy tą strzelbę. Dlaczego? Bo już mamy niejaką broń na level setny. Nie będziemy musieli się tak aż bardzo martwić o to. Tutaj muszę na tego kamienia wejść. Nie da się wejść na kamienia. On się cały czas restartuje, głupek. Na kamieniu się zbugował. No co za wykolejeniec. No nie buguj się, ziomek! Dobra, 55k z executem. Dobra, wydaje mi się, że tutaj zestawimy sobie po prostu jednego do uwolnienia. Jednego gościa do uwolnienia i będzie tak chyba najłatwiej. Teraz tutaj salwą rozwalimy wszystkich. Zbieramy ich tutaj w ten, choć w sumie trzeba uważać, bo... Dobra, odskakujemy sobie. No i teraz ich tam macki, kurde, zarżną. Wow, zadają trochę obrażeń. Rzeczywiście trochę tych obrażeń zadają. No na szczęście killshot mnie leczy. Jest naprawdę niezła umiejętność. Niezła umiejętność. No więc tak jak słyszycie, po tych wszystkich wyjazdach, właśnie, bo o wyjazdach wam nie mówiłem. Może niektórzy będą zainteresowani. Ci, którzy oczywiście śledzą Facebooka, czy jakieś inne social media, które prowadzę, a prowadzę tylko Facebooka, to jest chyba jedyne social media, które korzystam. No to wiedzą, że byłem na wyjazdach jeszcze ostatnio. Dlatego przez chyba 5 dni nie było filmu, ale potraktowałem sobie to jako taką przerwę od nagrywania. Tak po prostu sobie usiadłem i stwierdziłem, że no dobra, no to pojadę. Miałem nagrać parę filmów, ale stwierdziłem jakoś... No to jakoś tak wyszło, że nic nie nagrałem ostatecznie. No i tak wyszło, że nic na kanale nie było. Ale to dobrze, od czasu do czasu trzeba sobie robić przerwy w czymkolwiek, co robicie. Zawsze zaczerpnąć sobie jakiejś takiej, wiecie... zaczerpnąć trochę spokoju przede wszystkim. Nagrywanie na YouTube'a to też z jednej strony jest trudna sprawa. Kolejny temat. Muszę sobie spisać, przed odcinkiem będę musiał sobie spisać karteczkę, na której będę poruszał dane tematy na odcinku. Ale kolejny YouTube'owy temat. Jeżeli chodzi o nagrywanie, no to często jest tak, że... uznawane jest to za coś łatwego. No ale to zależy, co się nagrywa. Jeżeli się nagrywa World of Warcraft, gdzie się opowiada historię, jakieś takie rzeczy, no to może być leciutko wymagające. Natomiast jak się nagrywa jakąś grę z fabułą, no to jest o wiele łatwiej, tak? Bo jakby gra sama się prowadzi, my tam dokładamy tylko swoje 2 grosze. Więc jeżeli chodzi o World of Warcraft, wyobraźcie sobie, że ja cały czas non-stop muszę coś gadać, bo... A, to już opowiadałem nawet o tym. Raz było coś takiego, no to nie będę dalej tego ciągnął tematu. Ale najpierw będziemy musieli znaleźć tu jakichś przywódców. Shadowclaw oraz Broken Fang. Shadowclaw i Broken Fang. Mam nadzieję, że oni gdzieś tutaj będą. No co za dziady mnie będą łapać w jakiś... No co za... Muszę gdzieś podlecieć w kosmos daleko. Co oni robią? Rżną jakiś ten, jakąś roślinę. Dobra. Używamy naszych cooldownów. Nasze Tentacle Hentai macki będą tutaj atakować. A my z daleka szyjemy tutaj. Świetny jest ten spek. Nie wiem dlaczego, ale mam ochotę powrócić do... O, to jest jakiś rare. A, to jest ten, którego musimy zabić. Chcę pograć sobie troszeczkę w marksmanship. To jest właśnie mój cel teraz chyba. Jakoś taki przyjemny jest ten damage tym hunterem. Ale ogólnie w tej ekspansji jakoś tak hunter nie za bardzo mi podpadł. Zwłaszcza pod koniec. Jakoś hunter jest spoko, może do PvE, ale jakoś PvP go nie czuję teraz. Niekoniecznie podoba mi się ogólnie całe PvP. Ale miejmy nadzieję, że Legion to wszystko naprawi. Miejmy nadzieję, że Legion będzie naprawdę fajny. I tak sobie pomyślałem, że zrobię sobie chyba jakąś taką serię. No nie gadaj, że znowu będzie mnie lagować. No, jest dobrze. Taką serię, gdzie będzie Q&A, coś na zasadzie Q&A, tylko że o Legionie. Będzie można mnie zapytać o jakieś pytanie, może jakby moje odczucia co do Legionu, na przykład, która opcja ci się coś tam podoba, coś tam, wiecie, na takiej zasadzie myślę, że to będzie fajne. Jaki ten jest wytrzymały, Huntswot 1. Jeszcze mnie zasiatkowali. Zrobimy w ten sposób, odskoczymy. No i musimy gościa połatać tutaj do końca. Zrobione. Free Broken Fang. A nie, ten nie był koleś potrzebny do questa. O co chodzi? On był chyba do czegoś innego. A, on był do innego... O, do questa był potrzebny.
No to Broken Fang. To jest ponoć mobek, który... Ten Broken Fang jest ponoć jednym z najgorszych do znalezienia. Tak coś mi się ostatnio kojarzy. Gdzieś tam robiłem takiego quest... Właśnie tego questa już chyba robiłem ostatnio. I właśnie nie mogłem znaleźć tego Broken Fanga. Teraz mi się przypomina. I na Wowheadzie sprawdzałem, gdzie on jest. I też ludzie mówili, że mają kłopot ze znalezieniem go. Ale on jest gdzieś tutaj. Takie łatwe. Teraz to już pamiętam. Teraz to już pamiętam. Dobra, używamy sobie oczywiście naszych cooldownów wszystkich. I teraz ich tu jedziemy barażem wszystkich dookoła. Ale te macki nawalają nieźle. Boom. Teraz tylko podobijać resztę tych gości. I do widzenia. Dobra, mamy. W ogóle przypomina mi się, że kiedyś był taki pet dla Huntera. Czekajcie, dobra, tutaj mamy już wszystko. I teraz szukajmy kolejnych bonus obiektywów. Czyli co, mamy, mieliśmy trzy, ale... No jeden zrypałem niestety. Spróbujmy gdzieś tutaj przejść. Tu gdzieś będzie na 100%, tu gdzieś będą jakieś bonus obiektywy, więc się przylećmy. Jej ciusiu, jak dobrze mieć ten, jak dobrze mieć latanie. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że kiedyś był taki pet bardzo fajny do zdobycia dla Huntera. Jeszcze przed tym, jak w ogóle Worgeni się pojawili, czyli wilkołaki w grze World of Warcraft, jako rasa, w którą można grać, no to... były jakby inne modele tych wilkołaków. One jakby były, ale to nie były jako grająca rasa. I właśnie takiego wilkołaka można było raz przejąć, bo to był wilk, który przemieniał się w wilkołaka. Takie dosyć dziwne. Więc wilk był jakby kategorią beast, czyli bestia. No a Hunter mógł przejmować bestię. Jego trzeba było w odpowiednim momencie zacząć przejmować. I wtedy można było zdobyć peta wilkołaka. Czyli to tak śmiesznie wyglądało, jak był Hunter sobie na dwóch nogach i na dwóch łapach, taki wiecie, worgen śmiesznym. Jeszcze pamiętam ten model, on już chyba nawet nie istnieje, ten model. Dobra, gdzie będzie jakiś bonus objective dalej? No serio, nie ma tutaj nic takiego. Jak nie, to będziemy musieli zahaczyć o Talador. Wiecie, bo w Talador wiem, że jest pełno tego. A czy tu przypadkiem by nie było jakiegoś? Teraz musimy podkrywać tą mapę. Polecimy sobie tutaj. Co, no już nawet teraz nie wyobrażam, jak miałbym ten... bez latania tutaj to wszystko robić. Przecie to niemożliwe by było. Przecie to niemożliwe by było jak nic. O, jest bonus objective. O, trafiliśmy. No, to super. Dobra, tylko... to chyba jest w jaskiniach. Ten chyba pamiętam. O, proszę. Jest, włazimy do jaskini. A nie, bo tutaj trzeba jakiś Rylak Eggs. No to jest taki wielowątkowy. I te Arakoa trzeba będzie zarżnąć. O proszę, jest i Apexis Keystone. A, to tutaj będziemy musieli z nich zdobywać Apexis Keystone'y. Dokładnie. I teraz za pomocą tych Keystone'ów będziemy go uwalniać. Tak, tak. Dobrze pomyślałem. NPC scan, co ty tak mi wyskakujesz? Z informacjami, ja wiem. Wielu ludzi się pyta o moje addony, kurczę. A ja tak naprawdę tych addonów nie używam dużo, szczerze mówiąc. Ale muszę zrobić kiedyś odcinek o tych addonach, bo mnie ludzie po prostu zakatrupią. Ludzie zakatrupicie z tymi addonami. Bo ja nie jestem fanem, szczerze mówiąc, używania tych addonów. Okej. Okay. Jest i on. Używamy nasze macki. Wow. Te macki mają życie? Mają życie. Załatwione. One chyba na odległość nie atakują, z tego co widzę. Trzeba będzie je użyć po prostu w melee. To już jest zrobione i wyłazimy. To mamy Ritual of Destruction. Ritual Rylak Eggs. Jakieś rytuały i Pale Orki musimy pozabijać, czyli te takie golumy. Śmieszne. Ktoś gdzieś tutaj jest, wiecie? Nad nami jest priest. Czy to jest ten sam priest, o którym... To co ja myślę. Czekajcie, wykopiemy sobie. Czy ja expa dostanę jakiegoś tutaj? No jakiś tam, tysiąc coś expa. W ten sposób właśnie niektórzy pandareni powbijali max levelem, nie wychodząc z tej początkowej krainy.
jest taki jeden koleś, który wbił level setny, wyobraźcie sobie, wbił level setny na podstawowej krainie pandarenów, która jest chyba tam do 15 poziomu max. Zrobił to właśnie dzięki profesji zbierackiej, bowiem profesje zbierackie, jak się zbiera te różne tam rzeczy, tak, przedmioty i te inne, tak, no to jest tak, że... No nie, no zabrał mi. Czy to jest jakiś bot? To jest jakiś bot? Nie, dobra, bo ja tutaj nie chcę ten, nie chcę się grupować z tym typem, bo jak się zgrupuję, to on mi zrobi moje wszystkie obiektywy, niestety. No, one dają expa, po prostu jak się zbiera te roślinki czy skałki i w ten sposób kolesie dobili max level. No właśnie, dobra, kasujemy tutaj wszystkie te paylorki, które trzeba. A, z czym mi się to skojarzyło ogólnie, wbijanie tego levela właśnie w ten sposób? Skojarzyło mi się to bardzo mocno jeszcze za czasów, jak grałem w Tibie. I teraz wiecie, każdy będzie mówił, o, Tibia. Każdy miał gdzieś jakąś swoją gierkę, którą grał w przeszłości, jeszcze przed tym, jak grał WoWa. Jeżeli mieliście takie gierki, w które graliście, wiem, że dużo grało osób w Forstory, w Metiny, w Tibie nawet trochę grało osób. No ja byłem właśnie tym, który grał w Tibie dosyć dużo. Tak, można się śmiać, ale no wiecie, no to była taka troszeczkę presja. Presja społeczna, osiedlowa bardziej bym powiedział. Gdzie po prostu wszyscy grali, no to ja też grałem, a grało mi się całkiem przyjemnie. No i właśnie w Tibi było coś takiego, co nazywało się Rock Guard. Potocznie nazywany Rock, na roku po prostu się grało i to była właśnie ta podstawowa kraina, w której wbijało się 8 poziom i następnie można było sobie wybrać jakby klasę taką. Tam wbijaliśmy po prostu poziom na tej podstawowej krainie bez żadnego jakby specjalizacji. A następnie właśnie co musieliśmy zrobić, to wybrać na 8 levelu, wtedy się teleportowało już do normalnego świata wraz z profesją. Oczywiście na tym Rock Guardzie można było zostać i pojawili się tacy ludzie, którzy nazywali się Rock Slayer. Rock Slayers i to właśnie byli goście, którzy siedzieli, nie wychodzili z tej krainy, tylko zdobywali najlepsze przedmioty, które są do zdobycia. Tam w ogóle pojawiały się jakieś legendy, że ktoś zdobył jakiś przedmiot, który nie był do zdobycia nigdy. No i takie różne właśnie, taki... Wiecie, jak w grach czasem tak jest, że są jacyś gracze, jakieś legendy, mity, że ktoś tam coś kiedyś osiągnął. Fajne czasy, fajne czasy. Dobra, tu gdzieś na dole, ten bonus objective mi się nie podoba. Ten bonus objective mi się nie podoba, zobaczcie, tu musimy jakby to powiedzieć nie brzydko, nie chcę przeklinać na filmach. Przeklinam tylko na live'ach. Jest bardzo dużo, jest bardzo dużo tych jaskiń, do których trzeba włazić, nie do końca mi się to podoba. Trudno po prostu zlokalizować to wszystko. Powinna być, jeżeli jest jakiś objective albo coś do zrobienia, powinna być taka strzałka u góry albo na dół. Jejusi, ile było questów, gdzie ja się namęczyłem w ten sposób. To wszystko. Dobra, teraz musimy jakieś jajka. Czemu ja mam włączony cały czas ten... mojego aspect of the cheetah? Dobra, mamy. I zobaczmy sobie, co teraz jeszcze, czy ten bonus objective to jest jedyny bonus objective, jaki mamy. Teraz sprawdźmy sobie, ile jeszcze odcinek będzie trwał. O, już się kończy odcinek. No dobra, ja sobie jeszcze tutaj podokańczam oczywiście te rzeczy. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Trochę takiego randomowej rozmowy. Natomiast tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wam się spodoba odcinek. Takie odcinki mogę robić częściej, z tego względu, że to są po prostu odcinki, które, tak jak już mówiłem, nie wymagają montażu. Ja teraz zatrzymam i zacznę od razu to wrzucać na YouTube'a. Więc tak jak oglądacie to o godzinie, tak jak ja to nagrywam o 13:40, tak, no to się może pojawić około 15:00. Więc jest to świeży materiał, niczym świeża bułeczka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Mam nadzieję, że się podobało. Pa, pa, cześć. Jęk. I teraz wyłączamy materiał. Joink!